Zbadaliśmy dwóch sportowców w różnych kontekstach. To, co dla nich jest charakterystyczne i łączy ich, to przede wszystkim duża motywacja, taka pozytywna, czyli nastawienie na realizację celu. Ja chcę osiągać. W przeciwieństwie do ludzi, którzy pewnie trudniej mieliby z osiągnięciem sukcesu, którzy na przykład patrzą na to, czego chcą uniknąć. Tutaj nie, tutaj ja chcę osiągać, nie interesują mnie problemy. Badanie pokazało to, że z jednej strony mistrzowie mają pewną charakterystykę, a z drugiej strony każdy z nich jest jednak indywidualnością i osobowością. Najważniejsze tak naprawdę to jest umiejętność dążenia do celu. Taka silna determinacja na osiąganie, na to, żeby realizować cele. Z drugiej strony to jest element takiego silnej determinacji wewnętrznej, że ja tego chcę, że to jest mój cel, że ja widzę w tym sens. Wydaje mi się, że to badanie można wykorzystać w dwojaki sposób. Po pierwsze, w momencie, kiedy ktoś ma, załóżmy, nie wiem, rzucam sobie, 15 czy 16 lat, może zrobić takie wyniki i trochę tak zobaczyć na skróty, do czego jest stworzony, do czego ma predyspozycję. Osoba, która ma jakieś marzenie, ma jakiś cel, może zrobić takie wyniki, porównać je do wyników kogoś, kto w danym sporcie osiągnął sukces i skoncentrować się na poprawianiu tych aspektów, w których ma niedociągnięcia.